Nie to. Tam. Dużo się działo. Tutaj widać, że co nieco się zadziało. Uszanowanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem zaraz przed festiwalem. Także dzisiaj kończyłem pomysłów troszeczkę, które chciałem, żeby na festiwalu się pojawiły. Jeżeli ktoś będzie śledził Facebooka albo te różne inne też social media, to prawdopodobnie jutro w ciągu dnia zobaczy, jakie nowości zostały przez tą oto pracownię stworzone. Także zapraszam serdecznie do obserwowania również Facebooka. Patrzcie, jakie mam już utytułane ręce. Aktualnie, tak jak powiedziałem chyba w poprzednim odcinku, średnio będę się zabierał teraz za sprzątanie, ponieważ muszę się skupić na spakowaniu samochodu, zabraniu na pewno wszystkiego, co jest potrzebne, no i oczywiście przygotowaniu się do samego festiwalu. Także, żebyście mieli taki całkiem dobry update tego, co się dzieje w pracowni projektów różnych, oczywiście pakując, będę wam trochę nagrywał różnych urywek, albo puszczę jakiegoś może ciekawego timelapsa. What? Może ciekawego... Ha! Timelapsa... Okay. Koniec gadania. Chodźmy do roboty, bo czas nagli, a niestety nie jest z gumy. Samochód, jak widzieliście, został już spakowany. Idę jeszcze ogarnąć co nieco i w sumie trzeba odpocząć. Do zobaczenia jutro. No to taka mała aktualizacja tego, co się dzieje. Jesteśmy już spakowani i wyruszamy w drogę. Jeszcze po drodze kogoś zabierzemy i lecimy. Tam już Esia już czeka. Także my się zbieramy i śmigamy w drogę. O komu w drogę? Temu wiadomo co. Okej, dojechaliśmy na miejsce, teraz będziemy się rozpakowywać. Esterka, doda coś? Siema. Po drodze widzieliście widok ładny, który się ma jadąc do Sobótki prosto na Ślęże. A tutaj oczywiście również widać wszystko bardzo ładnie. Także ja was bardzo serdecznie dalej zapraszam. Chociaż wy już widzicie to po festiwalu. My się idziemy, ogarniamy i do roboty.
Dobra, ja tak biegam po całym tutaj ośrodku Ślężańskim, ośrodku kultury i nie za bardzo mogłem w sumie ja coś powiedzieć, bo nagrywam bardzo dużo materiału do reportażu, ale część jednak tego materiału również będzie w naszym vlogowym formacie. Jeszcze mi pozostaje troszeczkę nagrać, albo żonę poproszę, żeby nagrała, bo będą warsztaty na przykład Smutanek, na które stara chciała pójść. Ja muszę zostać przy naszym dobytku. Tak, gdzieś się ten zapleczowy rozgadniesz, ale nie jest źle. Teraz pan Radosław się uśmiechnie pięknie. O. Zmęczony, ale się uśmiechnie. Wracamy z jarmarku. Trzeba się posilić zdrowo. I tak jak mówiłem już na samym początku, czy w tych filmach wcześniej, niestety, ale te tygodnie będą takie trochę poszarpane. Niemniej skończyłem się pakować, skończyłem rozpakowywać po jednym festiwalu. Przygotowałem się kilka rzeczy porobionych do kolejnego jarmarku i już zaczynam się zaraz pakować na kolejny jarmark, kiermasz bardziej, tym razem będzie to kiermasz, na który serdecznie zapraszam. Kiermasz w Bierutowie, jeżeli ktoś ma ochotę, prawdopodobnie dzisiaj kiermasz w Bierutowie od godziny 15 do godziny 18 na hali sportowo-widowiskowej w Bierutowie. Serdecznie zapraszam, link macie w opisie, jednak ja już wcześniej was informowałem o tym, w karcie społeczności i również na stronie facebookowej była informacja o tym, że tak. A na tą chwilę dzięki wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Ja idę się dalej szykować, dalej pakować.